Hej, siemano, tutaj Salman i witam was w kolejnym odcinku Fable The Lost Chapters, także tym pięknym przywitaniem zaczynamy, a raczej kontynuujemy naszą przygodę bohatera. To jest w ogóle śmieszna sprawa, zobaczcie. Atak trolla śnieżnego. No, niedostępne. Zduś powstanie. No, niedostępne. Obóz minionów. No, niedostępne. Plaga os. Nie ma to jak być biednym bohaterem, nie? Ale dobra. W ogóle nie wiedzieć, czemu rozdzielczość gry mi się zresetowała tak trochę przed nagraniem. To jest w ogóle ziomek fajny, który sprzedaje tytuły, no zobaczcie. Maleficus, zabójca, awatar, wyzwoliciel, druid, tropiciel, mistrz runów, kaptur szabla, mistrz ciasteczek, żółto dupo głowy. Serio, dupo głowy. Dzień dobry. Wasps are attacking the picnic area. Follow me. Follow me. Hurry. Hurry. Dobra, my wiemy, gdzie to jest pokazane dzięki mapce, więc lecimy tam od razu. Dobra, cicho, bo tu jest sekret, tak? Mamy srebrny klucz. Już cisnę, idę ratować biednych ludzi. Ech. Teren pikniku. Także powalczmy z tymi krwiożarczymi osami. Tak! Są takie bydlęcia. Bo wiecie, bo to nie mogę być taka malutka osa jak u nas, jak to jest, nie? Dzięki. Chyba wkurzyłem resztę os. Halo, bo nie chcę być hitnięty. Dobra. Ja po treningach gildii trafię tą osę. Perfekt, dzień dobry. Spoko. Oczywiście nie mogę się obejść bez walki z bossem. Jezu, jakie to jest brzydkie. Dobra, czas dowalić królowej os. No kurde, strzelaj. No wiem. Szybko. Bo dzięki temu można nabijać punkty. Punkty. Zobacz, ile punktów siły. 90 punktów zabiłem, dzięki temu, że bijem zwłoki. Worth it. To było naprawdę worth it. Ej kurde, po tej zmianie rozdzielczości ta gra wygląda ładniej. Dziękuję, głowa królowej os. To jeszcze pozbieramy itemki, bo tutaj leży pełno jabłuszek, szarlotek. Wiecie, coś trzeba w życiu jeść, nie? To w ogóle jest talon na brodę. Ponieważ w tej grze, jak chcemy mieć do fryzjera, to trzeba mieć, wiecie, karty z fryzurami. Nie powiemy na przykład, że chcemy mieć koński ogon, tylko musieliśmy zdobyć kartę koński ogon. W ogóle może tak pochwalmy się głową królowej os wieśniakom. Czemu oni wszyscy są praktycznie identyczni? Dobra, dzięki temu krótkiemu pokazowi naszej głowy zdobyliśmy 30 punktów sławy. A fame jest ważny. Dobrze, mistrzu. He, co się tu dzieje? Denaj tu kanalu inni.
No tak, pomogę ci. Dobra. Pierdnę ci. As bad as that stinking beggar. Oh, I'm out of here. Nara. Funniest thing I've seen in years. You've earned my. W ogóle taka ciekawostka. Zobaczcie, że prawie wszyscy ludzie w tej grze mają niebieskie oczy. Perhaps we'll meet again. Praktycznie wszyscy. Dwadzieścia punktów, dobra. Jej. Swoją drogą nagrałem to drugi raz, ponieważ poprzednim razem zepsuło się audio. Ponieważ mikrofon nie może działać jak należy i musi być mieć tak. Właśnie. No kurde. To jest tak wkurzające, kiedy nagracie odcinek, on działa i w ogóle, ale co? Audio się zepsuło. Nie bym mógł zostawić to i dograć to audio osobno, ale mi się nie chce, bo ponieważ ja uważam, że to jest nienaturalne. Dzień dobry. We have some rules round here that you need to know about. Mm-hmm. Bowerstone is a peaceful town. I'll have to confiscate. No zobaczcie, te dzieci też mają niebieskie oczy. There are shops, inns, lots of different people, games, all kinds of things. Why not pay the tavern a visit first? It's the building in front of you, just up the road from here. Oh, and keep an eye open for Lady Grey. Treat her with respect. She is the mayor after all. Have a look around and enjoy your stay in Bowerstone. Dziękuję. Tak jak słyszeliście, skonfiskowali nam broń. Tam stoi Maze. Cześć, Maze. Maze też ma niebieskie oczy. Been enjoying all the attention, have you? Yes. O, super, sąsiad wrócił do domu, jej. Zaczyna bawić się. On gada, on ci klaszczą za plecami. Zaczął się bawić piłką. Nie, że wiecie, piła, nie? Tylko taka ręczna. You see, there are dark forces gathering that put your giant insect to shame. Dobra, bujaj się. How much do you remember of the night I took you to the guild? Of the raid on Oakvale. Not much, I wager. A most terrible night. I thought those bandits had killed your whole family, and that you were going to be next. But it seems there may have been another survivor. Your sister. Whoa! I'm afraid it's only a rumor, and there's no way to be certain yet, but I thought you should know. Dzięki, Mace. For pity's sake, boy, make sure you replace that basic equipment while you're here. No dobra. Jezu, co ci ludzie są marudni. Dobra, tak jak powiedział, my idziemy do kowala. Dzień dobry. Weźmy może katanę. Jakie te w ogóle menu jest teraz małe po tej zmianie rozdzielczości. Tego nie dopracowali chyba. Bo żelazna katana ma 32 damage'a, a jest stalowa katana? Nie, ale jest stalowy Oskard. Dobra, weźmy żelazną katanę. Kupmy też kuszę. A sprzedajmy żelazny długi miecz, bo po co nam? Tak, tak, dziękuję, przechowają mi to. Weźmy do karczmy. Dzień dobry. Zofia, barmanka. Jest... Dokładnie, ochroniarz. O, mistrz gry! O, gra w pary. Zasady gry. No, żeby grać w pary, połączyć pary. Okej. Okay. Mogę... Dobra, dajmy jeden pieniążek. Nic. Nic. Była piątka. Nie, tu była czwórka. Król trójka. Dwójka. Nie, to był as. Tu była trójka. Tu był król.
tu był król, Jezu, czas mi się kończy, zawsze gram pieniążka. Jezu, zdążyłem! Jezu! Nie chcę. Dziecko, czego ty chcesz ode mnie? No dobra, to dziecko też ma niebieskie oczy. Jezu, te dzieci są takie marudne w tej grze. Poproszę piwo. Słyszeliście to w ogóle w tle, mówiła jakaś kobieta. Poproszę piwo. O, i do tego parasolka w środku. Piwo z parasolką, wow. Tak, już takiego jeszcze nie widziałem. Tutaj, tak. Dobry. It's me boy, my poor little boy. We were on a picnic at Lookout Point when he found these strange mushrooms. The witch in Bowerstone Key says we shouldn't worry, but she needs more of the mushrooms before she can cure him. I would find them myself, but I need to look after Aldi. Please, could you help us? No dobra. Ci ludzie są tacy troszeczkę natarczywi. W ogóle jest fryzjer. Dzień dobry, ja najpierw pani przeszukam dom. Bo ja pamiętam, że ona, o właśnie, miała kartę. Dzień dobry. Może zobaczymy coś ciekawego. Jakieś fryzury. Standardowa fryzura. Czopieradło, czesna michę. Koński ogon, łysy. Weźmy może długą brodę, ja ją lubię. I weźmy koński ogon. Hehehe. Jeszcze fizyka włosów jest w tej grze, to jest w ogóle ciekawa rzecz. Może zdejmijmy ten kaptur? O, i teraz wyglądamy elegancko. W sensie, no nie wyglądamy, bo zobaczcie nasze statystyki. Bo fryzury i tatuaże też zmieniają statystyki. Zobaczcie, jesteśmy bardzo straszni, a mało atrakcyjni. Więc jak będziemy nieładni dla ludzi, to będą się nas bać. W sensie już teraz powinni, nie? Ale wiecie. Teraz jeszcze im ujdzie. To w ogóle jest dom na sprzedaż. Ile on kosztuje? Ej, no wcale nie jakiś drugi. Nie drogi, Jezu. To jest szkoła. To do szkoły nie potrzeba na razie. Zobaczmy tylko jeszcze tam. Tam ta wiedźma mieszka. A mamy iść do tej wiedźmy, powiecie tamten. Dzieciak się zatruł grzybem. Grzybicy dostał po prostu. Jest i wiedźma. Ja się odsunę troszeczkę od mikrofonu. Dzień dobry, pani wiedźmo. No, don't tell me. You were sent here by an irritating young lady. The one with the comatose kid. Don't look so surprised. I am a witch, you know. I read tea leaves on Thursdays. Besides, you're not the first fool she sent my way. Find me 4 blue mushrooms, and I can brew up an antidote. But there's no hurry, the stuff won't kill him. Dobrze. The little tyke's probably having the time of his life. Dobra, no to spoko. Ja ogólnie bym się przespał w jej łóżku, tutaj w sensie na jej szmatce, a nie łóżku. Jeszcze raz do rana. Ja nie lubię strasznie wchodzić po nocach w grach. Pyk, wracamy do gildii. A jako, że jest dzień, jako, że już tutaj załatwiliśmy wszystkie sprawy, no to wracamy do gildii i bierzemy nowego questa, nie? No bo co nam innego zostało tak naprawdę? Oh, now this one looks promising. Oh, hello. You must be what Maze is always talking about. Can't imagine what he sees in you. Still, I suppose Maze knows best. But where are my manners? I'm Briar Rose. No doubt you've heard of me. No time for autographs, I'm afraid. I have to get to Knothole Glade for an important mission. Speaking of which, if you came for a quest card, all the best ones have gone already. I'm sure the guild can find you something to do, though. I hear the kitchen's neat cleaning. No co za dzida. Jakie wredne debile w tej gildii się kiszą.
A dla nas co jest? Broń sadów, zaataku sadów. O, to jest w ogóle ciekawe. A zobaczcie, że jest tak jakby dwie strony, że możemy być dobrzy i bronić sadów, a możemy być źli i je atakować. I za atak jest więcej hajsu, ale my jesteśmy dobrzy. Dobra. Pójdziemy zlevelować w ogóle. Hops. Może coś z woli, bo my z woli w ogóle nie korzystamy. Ah, you've chosen will. Now choose the spell. Może weźmiemy ten, fizyczną tarczę. Ona jest taka średnia, ale ona sprawia, że dopóki mamy ten wolę, to nie są w stanie nas atakować. You will always use your will experience first. Odporność? But if this runs out, your toughness makes you more resistant to damage. Jezu, nie, to ja chcę to wziąć. Prędkość może. Będę szybciej wymachiwać moją kataną, jeżeli o to chodzi. A, sorry, to jest kij, bo sprzedałem miecz, a nie wyposażyłem katany, nie to. Żelazna katana, używaj broni, o Jezu. A tutaj kusza, ma większy damage. Co prawda kusza strzela wolniej, ale jest dobra. Teraz to wygląda, no. A na które... Ej, poczekajcie, bo on mi nie ustawiło jeszcze... Dokładnie, nie ustawiło mi tarczy. Bo dopóki mamy tą tarczę, wiecie, włączoną, to nie przyjmiemy ani, że tak powiem, najmniejszego damage'a, albo nawet największego. To znaczy, ktoś nas uderzy? Nie ma damage'a. Ktoś w nas rzuci, kurde, głazem wielkości 3 metrów? Nie ma damage'a. Z jednej strony dobre, z drugiej strony złe. Ja nie lubię tej umiejki. Tu w ogóle możemy podjąć przechwałek, za który dostaniemy więcej sławy po wykonaniu questa. Weźmy tutaj, tak, broń sadów. Bez ochrony, czyli robimy misję na Golasa. Bierzemy. Bez draśnięcia. Weźmy to, bo po to mamy tą tarczę. Chroń posiadłości, żeby nie została zakradziona żadna skrzynka. Bierzemy. I żeby ani jeden strażnik nie zginął. Bierzemy. Walka na pięści mowy, bo to będzie za mały damage na nich. A ja mam za, że tak powiem, za słabe umiejętności walki wręcz, albo woli. Z niej pogadamy później. Hej! Z niej pogadamy później. Z tego względu, że lecimy na questa. A musimy iść przez wielki las. So you're going to be doing some work down at Orchard Farm, are you? I knew that was your true calling. No zamknij się, jak mnie ciśnie, idiotka głupia. Maybe I should pick it up. I hope you've been practicing. You'll need all the experience you can get to beat me. See you later, farm boy. No co za szmata, no ty jesteś kurde nyga, girl. Cię zjadę bez popitki. Jak mnie wkurza ta szept momentami. Tak jest, tak to robią mistrzowie. Wiem, zmarnowałem critical hit. To jest w ogóle... Tak, to jest handlarz! Dzień dobry! Wędrowni handlarze czasami mają ciekawe rzeczy. A nie, on ma tylko damskie rzeczy, że tak powiem rzeczy. A może mu coś sprzedać ciekawego, niepotrzebnego? Nie, on tylko ciuchy kupuje. To nie. Kogo to jeszcze bije? Dobra. Tutaj jeszcze zabijemy te osy i mykamy do sadów. Exp się ładnie zbiera. Tamto może ustrzelimy z kuszy, co? Gdzie one są? Elegancko. No i mamy expa. Także dwie pieczenie na jednym okniu. To jest w ogóle jezioro w wielkim lesie, a sady są w przeciwnym kierunku, tak jakby. Okej, okay, nie kwestionuję tej gry, ona wie lepiej, ja się nie znam. To jest bandyta. Strzelę mu główkę? Bo chcę go w głowę postrzelić. Mamy kuszę, a kusza potrafi... Jest! Headshot! Urwałem mu głowę. To
jest gra, gdzie hatchety się liczą. I w ogóle patrzcie, co się dzieje, jak komuś utniemy głowę. Eliksir woli. Można ją kopać. To jest złe, chore i niemoralne, ale takie fajne. I tam w ogóle jest kolejny srebrny klucz, już drugi. A żeby było śmieszniej, tam na dole jest skrzynka na srebrne klucze. Także biegniemy po ten kluczyk. Pyk, dziękuję za srebrny klucz. Ale chyba zmierzę tą rozdzielczość. Bo widzę, że ta gra sobie średnio radzi z większymi rozdzielczościami. To prawda wygląda ładniej, nie? Ale... No właśnie, bo to jest na 5 srebrnych kluczy. Mamy tylko 3 albo 2. 2 chyba. Siup. Siup. Wow, to jest jakaś inna osa. Dobry, proszę expa. Dziękuję, tu w ogóle coś jest dla mnie. Siup. Mikstura woli, super, ej. Eliksir zdrowia. Bo do tego questa się bardzo przyda mikstura woli. Tam w sumie nie musimy iść, ale wyczyścimy im to. Jestem bohaterem w końcu, nie? No i zresztą to jest darmowe exp. Ej, nie, włączyłem tarczę. Przez przypadek włączyłem tarczę, ale dobrze, bo zadostaliśmy przez te przypadkowe... Tu już są sady, nie? Tak, to już się rozbieramy. Za to przypadkowe uruchomienie dostaliśmy... expa. Dobra, mieliśmy szybkie cięcie, ja jestem już rozebrany. I nie wiedzieć, czemu mam flagę Wielkiej Brytanii na tyłku. Ciekawa gra. Także mówię, będę musiał obniżyć rozdzielczość troszeczkę. Witam. Piękne kurczaki, no i oczywiście goły salmon. Oh, thank Avo, you're here. I thought no one would answer our guild request. I've arranged some more security to back you up, but there are so many bandits that they'll tear my farm apart. I wish we'd never found those damn stones. They brought us nothing but trouble. My wife Jenna won't let them anywhere near the house, so we've left them in some crates in the barn. Rozumiem. They must be worth a fortune. They say Lady Grey wants them. I've already lost 3 farmhands in these raids. Whoa. It must be them now. I better go inside and look after my wife. She's terrified. Rozumiem cię, Mietku. Dobra, my tu mamy naprawdę sporo tych przechwałek i musimy je wykonać. Dobra, najlepiej się tutaj ustawić z kuszą i strzelać. Jak to nieudana? Przecież jestem bez ubrań. Co za głupota. Tak więc oszołomiony, więc super. Co za głupota. Przecież jestem bez ubrań. To ja może się już ubiorę w takim razie. Co za głupota, naprawdę. Look out! More bandits! Człowiek nawet nie może sobie pancerza złożyć, tak? W sensie to nie był pancerz, to była tarcza magiczna, nie? You shall not pass. You shall not pass. Nie tego, Jezu, jakie to jest głupie. Tego. Dobra, bo lepiej nie marnować woli, a chyba został jeszcze jeden atak dla nas. Ja wam proponuję mi nie stawać na drodze mojej kuszy, co? Some more bandits are approaching. No dalej. Jestem gotowy. Dajcie mi, co tam macie. Jeden. Jezu, szybko włączyłem tą tarczę, dobrze. Jednego wykończyć lepiej. Nie, 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 no co za szmociarz, zostaw tą skrzynkę. Jeszcze idą? No nie gadaj, że jeszcze będą szli. So, you've learned some new moves, have you? Well, you're not the only one. O Jezu, szept. I hope you've learned how to flourish, because that's the only way you're going to get close to me. Go on, try to hit me with a flourish.
so you can do it. And... Oh, szept. Ja nie wiem, czemu ona tak bardzo chce z nami rywalizować. Jak na razie jest dobrze, nie dostaliśmy ani jednego ciosu. Jest! Co prawda na Golasa nie wyszło przez głupotę gry. Ja jestem teraz niebieski. Ty jesteś farmboy, no co za idiotka, jak ja jej nie lubię za to. Nara. You did it. I can't tell you how grateful we are. Someone should be round to pick up the boxes soon, so we shouldn't have any more problems. Can't see why there's been so much fuss about those stones. Be glad to see the back of them myself. Must be worth plenty of money to someone, though. I'll make sure to tell everyone about you. We need heroes like you around. O, dziękuję. Dobra, papa. Jej. Broszka należy do szept. Dodatkowa sława. No, minus 80, ale zobaczcie. Nic nie jest skradzione. Ile tego mamy, nie? 1610 punktów hajsu, 442 expa, 442 sławy, 4000 expa. Także jest naprawdę sukces. Żeby było śmieszniej. No, dzięki, mistrzu. Dzięki temu teraz możemy kupić nawet dom już. Więc wrócimy do kamiennej altany. Nie, nie kupimy na razie domu. Chociaż to jest niegłupia inwestycja, ponieważ jeżeli nie mieszkamy w nim, możemy go wynajmować. To znaczy, że będziemy mieli co jakiś czas tam w miarę stały przychód. Dobra, ale moje kochanie, ja tak myślę, że... A, sklep jest zamknięty, bo już idzie noc. Ja myślę, że już będziemy kończyć, moi kochani. Także to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek Fable. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, strzelcie apkę w górę, napiszcie komentarz. Ja się z wami żegnam. I do zobaczyska w kolejnych odcinkach Fable The Lost Chapters. Narka.